Stadion przy ulicy Narutowicz. Niewiele już osób pamięta, że był tutaj bardzo piękny, najdłuższy w Polsce tor kolarski, na którym startowali najwybitniejsi zawodnicy polscy i całego świata. Wśród nich on, kolarz wszechczasów, Ryszard Szurkowski. Znakomity sportowiec i mający na swoim koncie bardzo wiele niezwykłych dokonań. Dwukrotny wicemistrz olimpijski, mistrz świata, dwukrotny zwycięzca wyścigu pokoju. Piękna, bogata kariera Ryszarda Szurkowskiego. Przypomnijmy, że rozpoczynał ją właśnie w Radomiu, ponad pół wieku temu pod kierunkiem radomskiego trenera Ryszarda Swata. Po zakończeniu aktywnej, zawodowej kariery sportowej pozostał wierny swojej ukochanej dyscyplinie. Startował w licznych wyścigach weteranów. I wreszcie przyszedł ten ostatni, wyścig weteranów w Kolonii i wielka kraksa, w której doszło do dramatu Ryszarda Szurkowskiego. Zmiażdżony kręg szyjny, który pozbawił go czucia w nogach, był częściowo sparaliżowany, trafił do kliniki, a teraz, jak przystało na wielkiego sportowca, walczy o powrót do sportowej formy. Zakończył się pierwszy etap rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Teraz przychodzi kolejny, ten, który trzeba finansować z własnych pieniędzy. W tym momencie spieszy Ryszardowi z pomocą cała sportowa Polska. Ba, również świat. Na jego konto wpływają pieniądze i chcielibyśmy my również wspomóc tego znakomitego kolarza, który miał początek swojej kariery w Radomiu, w Radomiaku. Będzie ku temu znakomita okazja. Mecz Zielonych z Ruchem Chorzów. Apelujemy więc do Państwa o wspomożenie Ryszarda Szurkowskiego skromnym bodaj datkiem na jego rehabilitację. A wszelkie informacje na stronie internetowej Radomiaka i mam nadzieję, że Państwo do niej po prostu zajrzycie.